Ja mam świadectwo do tego powstań z kolan. 8 lat temu, chyba 8 lat temu, nie wiem, Sławek mnie sprostuje, wybrał się z przyjacielem do Budziejowic na motocyklu. To był weekend majowy. Pojechali, było straszliwie zimno, lało. I po takiej przerwie na kawę, rozluźnieni, ruszyli w prostą, ostatnią, żeby tam dojechać. I nagle mój przyjaciel, który był razem z nim we wstecznym lusterku, zobaczył, jak Sławek wypada z zakrętu na dużej prędkości razem z motocyklem. Motocykl leci pierwszy, on za nim. Sławek spada na głowę w polu. Oczywiście był w kasku, ale spadł tam z impetem. I u mnie akurat w domu była wtedy grupa domowa z dziewczynami z innego kościoła, wtedy spotkaliśmy się i nagle dzwoni ten nasz przyjaciel. Ja już wiedziałam, że coś jest nie tak, bo to takie rzeczy to na filmach wojennych się widzi, że dzwonią do żony, tak, i to nie dzwoni mąż. Nie przychodzi mąż, tylko przychodzi jakiś posłaniec. I ten człowiek mi mówi roztrzęsionym głosem, co się stało. I mówi mi, ale on żyje, tylko nie wiadomo, co z nim, tak? Żyje. Ja to powiedziałam tym dziewczynom, które były zgromadzone. One tam zaczęły coś robić, żałość uwalniać i tak dalej. Nie byłam w tym miejscu, w którym jestem, ale weszłam na górę i powiedziałam, diable ty śmieciu! To jest Syn Boży. Żadna jego kość nie będzie złamana. I tak się darłam przez najbliższe pół godziny. Gdy zeszłam, nikogo nie było na dole. One wyszły. Nie wiem jak, nie wiem gdzie. Wiem jedno. W urodziny Sławka ten chłopak pojechał razem z innym odbić go ze szpitala w Budziejowicach. Przywieźli mu tort. Wyprowadzili go na jego życzenie. Żadna jego kość nie była złamana. Miał zmasakrowane jedno oko. I przez to oko mi Jezus pokazał, jaki on był cały. Po prostu nie dało się na to oko patrzeć. Ale to oko po wszystkim widziało lepiej niż to zdrowe. Więc powstań, pojawienie. Amen. Amen.